Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Jaka to jest ranga? Dzisiaj, moją pomocą, moją prawą ręką, moim skrzydłowym, <grydzi> będzie akurat Mervo i pomoże mi ocenić Demko tego gracza i na końcu zgadniemy, jaką ma rangę. Tak jest. Cześć wszystkim. Ja tutaj gościnnie będę konsultował z Foreverem. Będziemy wymieniali się swoimi poglądami na temat możliwych rank. Nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to co, gotów, żeby zacząć to Demko? Gotów jak najbardziej. No to lecimy. Start. Start demka, tutaj już y, mamy początek rundy. Pistoletówka, no co mógł w tej wypadku kupić oprócz Kevlara? że mają bota nie w drużynie na pistoletówce. No, tego bota najlepiej bota mogliby bot. no. zatrzymać. Właśnie chyba stoi tam on nie, na respie. On stoi na respie, no, zobacz, jest jeden na A. Ale a go tam ciśnę. No, nic nie zrobił. Szybka rotacja. Zresztą jest, jest Michał, nie? Zgadza demku. się. I Michał właśnie chciałby zobaczyć y, Według mnie i we, przy, przy okazji też i według merwa, y, jaką ma rangę? No i zobaczymy akurat mhm. y, to, co kupuje, jakie podejmuje decyzje, jakie akurat rzuca granaty, czy dobre te granaty rzuca i jak to wszystko akurat. No pistoletów kupił tylko Kevlar, zabił jednego i zginął, tak że no. Rzędo... No nic tutaj żebym. Zbyt wiele <laughs> tu nie możemy powiedzieć w tym momencie, nie akurat. Zgadza się, ale teraz będzie miał akurat szansę na, w rundzie drugiej. Tutaj bardziej bym stawiał na jakieś eko. Mają po 2000, żeby tak do dwójki sobie kupić i. W kolejnej no zagrać full'a. P250 tylko, wszyscy, każdy ma 2000, no to całkiem fajnie drużynowo mi to wyszło. Nikt, nikt się nie wykruszył, nie? No Jedynie na ludzie robią zgadza chcą. się. O, Joker z Ninja. O, team kill! Co jest grane? Żeby jakieś o, tam wyzwiska poleciały? <laughs> Albo może on zabił tego, żeby podnieść bota? O, no nie oj, za kolego. bardzo. Słabiutko, mógł, słabiutko. To dwóch mógł zabić, bo oni nie sprawdzili, nie? Tutaj tak, ewentualnie ja. mógł w sumie nawet wpuścić ich na ten site i potem poczekać na planta. Nie mogę wpuścić teraz tego, co, co plantuje, także no. No. No, nie, nie, za, nie za dobrze to wyszło. Tutaj już wysokich rank bym nie dawał za to. Ja Wyżej szeryfa bym nie dawał za, za to zagranie. To jest taka śmieszna zabawa, jak, jak. Znaczy, to jest takie, wiecie, to jest takie trochę trudne z, dla mnie gdzieś tam zgadywać rangę, no bo ktoś może mieć jakieś lepsze zagranie, gorsze, to nie wiem, może ktoś się poczuć. Źle, że mu dałem rangę za niską albo odwrotnie. Dam jakąś rangę wysoką na jakiś fartowny mecz. Także to jest taka, taka fajna zabawa trochę, nie, bo pod koniec Forever sprawdzi, jaką tam miał rangę i się się dowiemy, nie? Będziemy mogli. Zgadza się. I to jest też tak, jakby u nas w praktyce to wychodzi. To Raz macie dobry mecz, otwieracie macie 30 fragów, kolejny mecz gracie z rzędu, z, na przykład z tym samym teamem i macie na przykład 5 fragów. Nie możecie otworzyć w ogóle rundy. Cały czas giniecie. O, tutaj bardzo fajny flip. widziałeś? No, mm. Ładny drugi frag. Patrz, jak szybko zmienił akurat sobie na kałaszka. Bardzo fajny ładnie. fleszek. A nie wiem, czy ten fleszek by w ogóle ślepił? Nie. Chyba? Niestety. O, za wysoko pole. Zbyt pionowo, no? Zbyt pionowo, też tak bo to. Chyba, nie Zabijanie wiem, Czy kawałek broni, pe... Wygra. No, patrz, jak ładnie. No to cztery fragi w tej grundzie, dobrze liczę. Mhm. Także za te pierwsze bardzo dwie ładnie. rundy ładnie się odkuł. Bardzo, bardzo ładnie. fajnie mi to. Podobało mi się. Ale ten flash on by musiał bardziej jakoś pójść krok do tyłu, czy chociaż. Ja nie wiem, czy w ogóle z tamtego miejsca flash by kogokolwiek oślepił. Chyba nie. Raczej nie, no wydaje mi się, że. Kurde, te, ciężko te, te, te bym... ściany tego budynku zasłaniały wszystko, nie? Żeby oni w B się oberwali tym. Mógłby ewentualnie rzucić tego flasha tam gdzieś w stronę Connecta, albo akurat tam na blisko goście się patrzy z tej ławki. No, no, albo to po prostu właśnie bardziej w kierunku dżungli, tak, nie? Gdzieś w te rejony jakiś flash. Mhm. chciał tak wychylić. Dobra, mamy teraz rundkę czwartą. No no on i może coś w końcu na tym B się będzie działo? On, bo tylko tylko chodził i ratował. A tym razem trzech terrorystów i bomba pod B. A no widać, że jest graczem, który na tym side się często gra. Na tym Bombsadzie B, jak zauważyłem. tak ja sobie sprawdzę. Czeka chyba na tych gości z Andela. Aha. No, no, Oj, no, zmiana na tą tak kosę. Gocem, no nie? nie. Bez sensu zupełnie. To nie jest to. No, właśnie ta, ta zabawa w tą, z tą kosą, po prostu zmienianie, wiesz, takie kuku. No i to no bez ludzie sensu, właśnie, po ludzie, ludzie, ma, giną. ludzie mają takie przyruchy, to, to jest w ogóle temat, o którym dla mnie to jest temat rzeka. Ludzie mają mnóstwo przyruchów na takie zmienianie kosy, na takie jakieś udawane bany chopy, skakanie, takie poruszanie się. Wszyscy uważają, że to jest dobry movement, a to jest często. zgubne. Zgubne bardzo, nie? Zamiast się jakoś skupić celownikiem na jakimś miejscu, to tutaj wszyscy się bawią w zmianę broni, w skakanie, w coś tam. No tak. O, chyba tym w zginie? No. O, <noise> ładnie, akurat zobaczymy powadanowicie. Okej okay, moi drodzy, rundka kolejna, rundka dziesiąta. Już kilka rundek sobie z przeszliśmy do przodu. Teraz z Augiem gra. I na tak. bombslide'zie A, co jest troszkę urozmaiceniem. Zmienił, zmienił B, sam chodził na B do tej pory prawie cały czas. Cierpliwie akurat pilnuje. Coś nie, wydaje mi się, że hmm. nie może się zdecydować. Mógłby akurat tego Tetrisa trochę ogarnąć, bo nikt w sobie tam nie patrzy. A Raz powoli mogliby no, sobie zobacz, przejść. Z dwóch w oknie mm -hmm. terrorystów, jeden ja pałac raszuje. Ten na B, no który nie jest nie wiem, tam sam. Dalej, On już wydaje mi się, że nie powinien zarejestrować. Zaraz pałac, skoro tam jego już dawno wjechał. No właśnie. I zobacz, Tetris dalej jest niepa niepatrzony, a zobacz, Nic, kto na mu To by mogli mu spokojnie na shifcie wyjść na, na twarz, tak naprawdę. Mm -hmm. Tamta dwójka, wydaje mi się, że może lecą pod jakiś fake na B, a on sobie wejdzie z bomb bombą na A, site. No, to, jest, to jest bardzo ciekawa równa, zobacz. Jest... I ten z bombą powoli wychodzi, tak jak mówiłem na shifcie. Jeśli nie wskoczy na Tetris'a, to może być. A za on... biec. On go nie słyszał, jakim. nie zobacz. wiem. Zobacz. Gdzie on miał słuchawki. To było zabawne. Gdyby zrobił tak, jak gdyby... mógłby na shifcie po prostu. Do B-sa w ogóle Skosy mu prawie sprzedać, nie? Mhm. No. Gdyby nie tupnął, on nawet by nie obrócił się, założę się. Bardzo śmieszna runda, także ja bym, ja bym na pewno się w takiej sytuacji, jak już mamy przewagę, jak już bym się ustawił w jakimś innym miejscu, albo CT na przykład, pilnować bombsite, czy na jakiś ninja, nie? Natomiast to był taki spot... No ale, ale mu się udało, nie? No trochę ryzykownie. Ale nie wiem, jest... czy Merwo, zagrałbyś tak powiedzmy jakiego gościa z króciej pałac i tam zabili go na respie, no to na jego miejscu No to wiadomo, sumie... że pałac jest czyściutki, nie? I, I można spokojnie można wejść. rampę. A po prostu wejść do pałacu też, i czekać na, też, przykład na planta. Też tak można. No, no. Dobre zagranie. No i teraz zobacz. Bomba akurat mu się wyświetliła na minimapie na pewno, bo gościa z rampy zabił. A on w ogóle tak. nic, za rotacji. Mógłby nie. w ogóle bomb Save B skrócić. Mógłby, ale ja wiem, tutaj nie wiadomo jeszcze aż tak dużo, bo bomba nie wchodzi. Teoretycznie może mu to ktoś zaraz wyskoczyć z B. Ale teraz wzo, już pomiję, teraz, bo bomba już leży. Rotuje dokładnie. bombę. No tutaj fajnie ubezpiecza sobie konekta. Nikogo hmm. nam idzie nie ma, akurat z jego teammatów? To jego strzelanie mi się podoba, w sensie taki wiesz. Pewny celownik celuje tam, no, gdzie ładnie, powinien. Ładnie, celuje, ładnie strzela jak najbardziej. no. Ale niektóre decyzje są jeszcze takie, no, pozostawiają wiele do życzenia, nie wiem jak. Jaką obsadzasz rangę tutaj do tej pory? Do tej pory? Ja wiem, takie można powiedzieć kałach? Ja chyba też tak bym strzela, w laurach. Na razie, W Laura? Takie MG2 powiedzmy jego. solidne. No, ale wiesz, no to jest też jego dobry mecz. widzisz no. Wynik ma pierwszy, w nie bez powodu wysłał ci takie demo, Dokładnie. jeszcze nie słyszałem o, o widzu, który by wysyłał swoje słabe demo. Gdzie by zamykał tabelę. <laughs> Właśnie, jeśli, chce, no, jeśli, nie, chce, nie. jeśli chcielibyście możecie wysłać takie najgorsze demo, najgorszy wasz Jak mecz w życiu. to jest, to jest, to jest bardzo fajne. Każdy wysyła jakieś te swoje demo z życia i, i mówi O, ja zasługuję na lepszą rangę, zobacz, a gram tak w każdym meczu A to jest jakieś najlepsze demo w ogóle, jakie zrobił, no to jest mega ciekawe O, fula, to ale się wychylił. Ale kurde, chciałem powiedzieć, że ma więcej farta Ale jest... Jezu niż, niż co, niż rozum, chciałeś powiedzieć? <laughs> ale nie dokończyłem <laughs> właśnie specjalnie <laughs> Ale nie no, z tym właśnie, że wy, żebyście wysłali takie demko, gdzie naprawdę robicie powiedzmy wielkie nic w tym meczu no i wtedy, że powiem, będzie więcej rzeczy do skupienia się. Na strzelaniu, mm -hmm. na rotacji, na rzucaniu nawet granatów. No ale tutaj fajnie, chyba dwóch zabił, nie? Z tego co pamiętam, w tym mm -hmm. rundzie. Zgadza się. Szkoda, znaczy, że no... to akurat z tamtej pozycji wychodzi, bo odkrył się i na gościa z, z tego z side'u i na gościa akurat tam, w który wychodzi z bomb side'u B, a na tym tarasiku mógłby, stał. Mógłby tam dalej siedzieć, szczególnie, że to jego sojusznik też był w B-sie i go tam w miarę osłaniał, nie? Tak troszkę ryzykownie się od, odchyla. No to, to, to mi się bardzo nie podoba to wyjście na mida, bo i, i właśnie z dołu mógł go zdjąć, i, i z mida, i w ogóle zewsząd. Tak mhm. naprawdę on wyleciał chyba z granatem w łapie, nie? Dokładnie. Więc to jest tak już, kolejny raz na tej pozycji, tutaj wcześniej z nożem wyleciał na shorta, pamiętasz? I zginął. Mhm. Jak to jest to, to powiedzenie, że nie powinno się wchodzić do tej, rzek do tej samej rzeki dwa razy? Z tym akurat, z nożem i z granatem akurat w łapie, jak mówisz. Że człowiek powinien się uczyć na błędach. Mm -hmm. No i jest akurat kończący frak z AUGiem. Tak, tak jest. No i teraz Merwo, druga pistoletówka. Jak myślisz, jak oni mo moglą, mogą tutaj zagrać? Mają smoka, mają flesza. Tak, jeden kupił granaty. A Daniel oszczędza pieniądze, to też jest tak... Może gra pod, pod AWKę może chce grać w trzeciej. No już na, na AWP planuje, co? No. <laughs> Ale standardowy chyba wjazd na A, taki na Hama. I zobacz, za... Tego flesza cały czas trzyma, mógłby tego flesza rzucić i by łatwiej by... O, jaki fajny headshot. Mhm. Zobaczymy. Niestety padło. Wiesz co, wydaje mi się, że jego problemem jest brak zwracania uwagi na, na radar, ponieważ gościła zabił jego teamata z palących i on po prostu w te pancerze się nie, 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 w, nie wcelował. Mhm, możliwe. Moi drodzy, rundka numer 3 w drugiej połowie. Przegrali pistoletówkę, ale potem się odkuli. Teraz grają na fullu jedna i druga drużyna. I zobaczymy właśnie jak pójdzie. To Te jest śmieszne, i... patrz, akurat już pomijając to wszystko, ale w drużynie antyterrorystów, jeden ma 3300 i gra z P250, nie? Bo no właśnie, nie cała drużyna kupuje. <laughs> no to, to nie mogą być też wysokie rangi chyba, no nie wiem. No to jest taki też współczynnik właśnie, który... Patrz, próbuje drugi raz z tego smowa wyjść. Ale fliknął fajnie. To, to wyglądało dziwnie, nie? Na overwatchu to by wyglądało tak jak Aimbot. Dziwacznie. No. Ale też, właśnie ten smog był na tej rampie i nie trafi, po prostu kleił się tej ściany. Tak, tak, już ze dwa razy tam próbował wychodzić. Też nie, nie świadczy o jakiejś super wysokiej randze, mi się wydaje. Tak samo wspomnieć o tym kupowaniu do tego Johnego. No i teraz tak smog gaśnie, ja bym patrzył, właśnie no CT trzeba tutaj spojrzeć bardziej. Ten gościu, który tam się strzela, strzela tam z tamtymi, on powinien patrzeć CT, a ten Michał powinien właśnie ogarniać tamte. przebiegłówki no, no, ten, tamten, tamten, przypalących powinien w ogóle chować i patrzeć CT, a on tu. wiedział, czemu ktoś nie. No, wychodzi. No tego fajnie złapał. Ale to strzelanie jest takie, takie dziwne. Teraz ce celował. To, to było takie strzelanie w stylu. strzelam w brzuch, nie kontroluje recoila i leci headshot potem, nie? Nie wiem, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, bo ten headshot to był chyba trzecim strzałem czy coś takiego. Trochę to tak dziwnie wygląda tego jego ale też wiesz, pamiętaj, że to jest takiś no. tam 32 t chyba na tym, na tym ja dęgu. wiem, 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 Ale niektóre strzały ma naprawdę, te fliki przede wszystkim na, na te głowy. Mhm. Mm Co to za Na głowę skoczył. Widziałeś to? No. Przeleciał. O, właśnie będzie randos, randos się chyba. No to już tamten wybiega na mida, a tamci. Tam na ty. Piękne. No kurde, to ostrzeżenie. Nie, się ordera spróbują, no nie wytrzyma, ci już wchodzą mną. Nie biegład, to już bombsite B zajmowany. <laughs> dobrze, że bombę zostawił przynajmniej, to było mądre. No właśnie wchodzi pierwszy ogarnia. Tak. Cały bombsite, czy jest czysty, czy nie. O, ten frak już był normalny. Taki wiesz, no tak, nie żaden nie flik. Normalnie. W brzuch jak w brzuch, ale bez headshota. Mhm. Mm 3 na 2. No, runda chyba do, wy, do wygrania, mi się wydaje. Mm -hmm. Też chyba takie dziwne zakupy. Ten snap. To mnie bardzo ciekawi, czy a ty to, to będą jeszcze próbowali. Odbić próbują. W sumie tą ambicję powinni zachować. No właśnie, już nie Tam jakoś tak dziwnie, nie? Do... Oni nie próbuję. mogą się zgrać. Tak, nie mogą. Widziałeś, jak tam biegali po. Mhm. O, nie po wszystkim. Hmm. Niby kasy mają, ale kurde, ten z m powinien cofnąć, a ten z USP-kiem powinien coś tam jeszcze próbować. Przynajmniej, hmm. przynajmniej broń zabrać terrorystom. Bo zobacz, oni w ogóle hajsu mają. Michał, 10 koła. Kurde, nieźle. A tamten katujemy z P90 zamiast rzucić mu kawaha. <grym, grym>, to P90 I to do ich jest, tu, ich jest tu co? Przynajmniej po nikach, to przynajmniej 4 Polaków wychodzi na to. Mhm. Ten Firson może tylko nie być, nie wiem. Jakiś Remaidem. random? Może. Ale patrz, Ninja, P90 zIP. A zabija. I nam idzie do okna zabił. Zobacz. Zraszował. Full auto P90. Jazda i drugi w konektorze, widzisz. Boże ty? Święty. Naszekasz na bronie. Dobra, cofam to. Po przeciwniku. Cofam to, cofam to. P90 to chyba jest jego bronie. No patrz, skoczył sobie do okienka. Jest, jest skok. Niby skok taki bardzo prosty, ale niekiedy niektórzy mają problem z nim. No jasne. Ciekawe usłyszę go? Nie wiem, czy usłyszał tego typa w domkach. No nie wiem, nie? Tak no, ale patrz idzie, idzie tam na niego bezpośrednio. No ale też flaszyki też fajnie zna. No i wypestkował go. Także. Runda no, spoko. Nie, nie my, byliśmy, my tutaj gadaliśmy z sobą, więc ja nie wiem, ale tak. Ja, ja, by, ja tam nie słyszałem nic za bardzo, żeby przebiegał ten cetyk. Ale no byliśmy zagadani, więc... więc... Możliwe, że nie I słyszę, to go, bo też ta obwódka tego setek jakoś nie świeciła się za mocno, więc może jakiegoś dźwięku nie wydawał żadnego tam. No i moi kochani, mamy rundę ostatnią. Tutaj już taki mały spoilerek. No i będziemy po tej rundzie starali się zgadnąć, jaką rangę ma akurat nasz Michał. Jak możesz tak spoilerować, Forever? No i myślę, Jak że tak mnie może? nie pobiją. <laughs> <laughs> Patrzę, że nie. smog rzucony perfekcyjnie na to CT. Tak, poszedłem CT, teraz fleszyk i wychodzą. Jest tak, Bardzo fajnie, ale kurczę. Coś... I goście tam zbustowany na, na Tiketyką, nie? No. Na skrzyneczkę. Zdjął go. Ale myślę, że to jest takie... zmienić rundka... chowa na kogoś. Rądka ugrana chyba będzie. No to jest, to jest mądrze, mądrze CT zagrał. I teraz co mówisz, że. Mówisz, Patrzę że tutaj... dwa na dwa wygrają terro po każdym na razie zobaczymy jak tutaj katujemy. Oj! Ten to powinien go zabić 5 razy z tego CT w, Dokładnie W tym czasie To to Ten sam famasem nie wiem czemu on akurat wieszku. skoczył Miał, miał auga przy sobie chyba Więc Dokładnie To że go nie zabił to nie wiem jakim cudem no Ale zaraz mi I wydaje tak się że ze I tak samo tu ojej zginie. tak samo CT to jak on, tę rundę tak jak na, oni w na wy, wychylają dziwnie Wychyla pół modelu za ściany i dziwi się że go obije no. no i runda Ugrana i wydaje mi się, że no, będzie meczek 16. własne życzenie, na własne życzenie te anty przegrali to. Dokładnie. Mieli szansę w sumie to odbić, ale no mm -hmm, głupie mm -hmm. decyzje. Ale, ale strzelanie siadło. Tu go zobaczył chyba, czy nie nie zobaczył. Oj, wsiada pestka. W... Chciałem powiedzieć w czoło w, w ciało. <laughs> Dobra, jak on tutaj fragowo się przedstawia. na Michał... bohater jest numer 1. 26 fragów. Zobacz, jak w ogóle A czy ta druga odstaje. Tak. Bardzo Od... odstają, no. Daniel i Polaczek, 7-8 fragów. No może to nie był ich mecz po prostu. Mhm. Także Myrwo, jak sądzisz? Jaką ma rangę? No tak jak mówię, wcześniej wydaje mi się, że to bardziej tak pod kałacha podchodzi. Ja bym spokojnie dawał kałacha jakiegoś. Eee, pytanie tutaj Jakiego? Myślę, że Golda to by było za nisko, tak trochę przynajmniej po tym meczu, może mu tam wszystko się dało, a przeciwnicy z drugiej strony czasami się poruszali, czy grali jak jak może właśnie golda, ale mimo wszystko bym, bym ciężko to ocenić. Mimo wszystko bym strzelał na jakieś takie MG2, myślę bezpiecznie. No też bym tak by dawał tym, w tym M stylu. MG2, MG1, góra, może jakieś MG te skrzyżowane. Także zaraz Wam oczywiście dam znać, bo no, w mailu To Jestem bardzo ciekaw, nie? W mailu mi napisał jaką Marangę. Tak wiecie, asekuracyjnie, i zobaczymy, czy akurat no. to się sprawdzi. Tam za jakoś, potwierdzi. Dokładnie. Także moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że takie, można powiedzieć, takie wspólne komentowanie Wam się spodobało. Powiedz, jaką miał ranga, nie tam się żegnasz. <noise> Dobra, no miał, orze miał orzełka, napisał, że ma orzełka. Naprawdę? Tu, no, tutaj miało być, wiesz, taka, taki czarny ekran, i napis, miał LE. O kurcze. No. <noise> no to za nisko ocenialiśmy. No, strasznie nisko. No ale wiesz, nie no niektóre rundy miał te... takie. Mnie bardzo zmyliły te wyjścia na szorcie, na nożu, na to jak na ninji nie umiał się zachować, to jakoś tak parę tych takich rund mnie bardzo No to sobie straciło no, zaniżało, ale... ale niektóre na przykład no, rzucanie no. tego flesza od Vana, taki wiesz, taki pop fleszyk na, na te bombsite B, to strzelanie z drugiej te fliki... strony Z drugiej strony ja tam już bardzo dawno nie, nie byłem w tych rangach, więc nie pamiętam jak ludzie grają szczerze mówiąc, ale... No ciężko też powiedzieć faktycznie. No ale w sumie no meczek taki, można powiedzieć, ponadprzeciętny, bym powiedział. Ale, tak ale zdanie mieliśmy obaj podobne, więc to też jest tak w sumie ciekawie. Dobrze, dobrze się pokrywa. Dobrze, no. także mam nadzieję, że Wam się podobało. Troszkę uśmiechu na twarzy, troszkę humoru. Jasne. Trochę żeśmy się tutaj z Mervo weź pośpiali. Także, także, do następnego razu, trzymajcie się i dzięki, Merwo, za uczestnictwo. Dzięki również, cześć. Trzymajcie się, hej.